Do wysłuchania podcastu zaprasza Ośrodek Karta oraz Kulczyk Investments. A to tak było. Doktor tak powiedział. Król jest ciężko chory i jeżeli w 3 dni nie wyzdrowieje, to będzie źle. Wszyscy się bardzo zmartwili, a najstarszy minister włożył okulary i zapytał się. Więc co się stanie, jeżeli król nie wyzdrowieje? Zebrali się ministrowie w wielkiej sali, zasiedli na wygodnych fotelach przy długim stole. Przed każdym ministrem leżał na stole arkusz papieru i 2 ołówki. Jeden ołówek zwyczajny, a drugi z jednej strony niebieski, z drugiej strony czerwony. A przed najstarszym ministrem stał jeszcze dzwonek. Drzwi ministrowie zamknęli na klucz, żeby nikt nie przeszkadzał, zapalili lampy elektryczne i nic nie mówili. Potem najstarszy minister zadzwonił tym dzwonkiem i powiedział: teraz będziemy radzić, co robić, bo król jest chory i nie może rządzić. Ja wiem, odpowiedział minister sprawiedliwości. Według prawa po śmierci króla wstępuje na tron i rządzi najstarszy syn królewski. Dlatego też nazywają go następcą tronu. Jeżeli król umrze, na tronie zasiądzie jego najstarszy syn. No tak, ale syn królewski to jest mały Maciuś. Jakże on może być królem? Maciuś nawet pisać jeszcze nie umie. To trudno, odpowiedział minister sprawiedliwości. W naszym państwie jeszcze takiego wypadku nie było, ale w Hiszpanii, w Belgii i w innych jeszcze państwach zdarzało się, że król umierał i zostawiał małego synka. I to małe dziecko musiało być królem. Do 1. klasy podstawówki poszedłem niemal dokładnie w 100. rocznicę urodzin autora króla Maciusia I. I była to szkoła imienia Janusza Korczaka. Jedna ze słynnych tysiąclatek, które powstawały w Polsce w latach niewyobrażalnego dziś boomu demograficznego w latach 60. i 70. Pierwszy dzień w szkole zapamiętałem nie tylko z powodu wypełnionego cukierkami rogu obfitości, zwanego na Śląsku tytą. Szkoła otrzymywała właśnie sztandar z wizerunkiem Janusza Korczaka. To była duża uroczystość. I chciałbym powiedzieć, że przez kolejne 8 lat doskonale poznałem sylwetkę tego wybitnego wychowawcy, lekarza, pedagoga i publicysty, który wraz ze swoimi podopiecznymi został zamordowany w Treblince. Ale okazuje się, że idee głoszone przez Korczaka zrozumiałem tak naprawdę całkiem niedawno, dopiero jako osoba dorosła. Nie wiem, czy stało się tak dlatego, że w czasach realnego socjalizmu podkreślanie podmiotowości i partnerskich relacji dorosłych z dziećmi nie było w modzie, a może po prostu, paradoksalnie, musiałem do Korczaka jednak dorosnąć. Stanisław Lem, Jerzy Owsiak, Jacek Kuroń, Ludwik Zamenhof, Janusz Korczak, Irena Krzywicka, Magdalena Abakanowicz, Juliusz Mieroszewski, Maria Skłodowska-Curie, Henryk Tomaszewski, Ludwik Hirschfeld, Jerzy Grotowski, Bronisław Malinowski, Michał Sokolnicki, Rafał Lemkin, Andrzej Wajda, ksiądz Jan Zieja, Janina Ochojska, Ignacy Jan Paderewski, Jan Kulczyk. Prekursorzy. 20 wizji lepszego świata. Janusz Korczak. Janusz Korczak przyszedł na świat najprawdopodobniej w tym miejscu, przy ulicy Bielańskiej 18 w Warszawie. Urodził się jako Henryk Goldschmidt w zasymilowanej rodzinie żydowskiej. Jego ojciec Józef, który był adwokatem, wychował go w duchu pozytywistycznym. Jak się miało później okazać, los ojca wpłynął bardzo silnie na późniejszą drogę zawodową i życiową Henryka, który pseudonimu Janusz Korczak użył po raz pierwszy w 1899 roku, kiedy wysłał napisaną przez siebie sztukę na konkurs ogłoszony przez Ignacego Jana Paderewskiego na łamach czasopisma Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne. Rok później, pisząc już cykliczne felietony dla czasopisma Wędrowiec, zaczął używać tego pseudonimu na stałe. Cykl felietonów nosił tytuł Dzieci i wychowanie. W ten sposób narodził się Janusz Korczak, wychowawca. To postać, która od lat fascynuje dr Agnieszkę Witkowską-Krych, naukowczynię pracującą na Uniwersytecie Warszawskim i w Żydowskim Instytucie Historycznym. Rozmawia z nią Michał Olszański.
trudno byłoby sobie wyobrazić, by zabrakło Janusza Korczaka w tym gronie, bo mówiąc prekursor, chyba Janusz Korczak wpisuje nam się znakomicie w to słowo. Zdecydowanie tak. Myślę, że znalezienie lepszego przykładu byłoby trudne, ponieważ zarówno życiem, pracą, ale też tekstami, które pozostawił po sobie, Korczak pokazuje wydatnie, jak bardzo jest nowatorski w swoim myśleniu, jak bardzo inaczej na tle, myślę, ówczesnego środowiska myśli o dziecku, jak ogromną wagę też przykłada do wychowania, do edukacji. I wydaje się, że można z całą pewnością zaliczyć go do tych światłych, mądrych pedagogów, którzy rzeczywiście otwierają świat na dziecko jako człowieka, nie jako potencjał człowieczeństwa, nie jako na kogoś, kto tym człowiekiem może kiedyś zostanie, tylko na człowieka już tu i teraz, który ma swoje prawa, ale też ma swoje obowiązki. Tak, on to zawsze podkreślał, że dziecko to jest człowiek i tak trzeba go traktować. Dziś tak wiele mówi się o prawach dziecka, prawda? Wtedy, w czasach Janusza Korczaka, no był absolutnym prekursorem domagania się o to, by o prawach dziecka dorośli mówili i je respektowali. Zdecydowanie tak. Zresztą jedna z jego najbardziej znanych i mam nadzieję wciąż czytanych książek nosi tytuł Prawo dziecka do szacunku. To jest niezwykle ciekawa pozycja. Myślę, że ona się nie zdezaktualizowała zupełnie i daje taki ogólnohumanistyczny ogląd na to, w jaki sposób dziecko powinno być postrzegane. To jest jedna pozycja książkowa, a druga, to myślę, że to jest dobry moment, żeby o niej też wspomnieć, to jest książka Jak kochać dziecko. Składająca się z czterech mniejszych części, to jest tetralogia, ale która w niezwykle klarowny, a jednocześnie bardzo pogłębiony sposób pokazuje właśnie tą jakość miłości. Proszę zwrócić uwagę na tytuł. Tam nie pada słowo po co kochać dziecko, czy dlaczego kochać dziecko. To jest pytanie o jakość tej relacji. Jak kochać? Jak dobrze? Jak mądrze? Jak stosownie przebywać, towarzyszyć temu młodemu człowiekowi w życiu? Ja taki cytat mam, kiedy Korczak mówi: wzywam o prawa dziecka i wymienia trzy punkty. Prawo do śmierci, prawo do dnia dzisiejszego i prawo, by było tym, czym jest. To takie troszkę dziwne, że na początku mówi o prawie dziecka do śmierci, prawda? Tak się wydaje rzeczywiście na pierwszy rzut oka czy ucha, że to takie jest mało relewantne, żeby kojarzyć dziecko ze śmiercią. Ale Korczak ma takie poczucie, że rzeczywiście dziecko, mimo swojego młodego wieku, może mniejszego doświadczenia, jakby ma też prawo do tego, żeby czuć, że jest mu źle, że jest mu trudno. To oczywiście nie jest wprost wyrażone prawo do tego, żeby dziecko mogło w każdej chwili popełnić samobójstwo, to oczywiste. Raczej chodzi o to przyznanie się samemu przed sobą, że dziecko może również mieć jakieś trudniejsze chwile w swoim życiu, jakieś trudniejsze momenty, w których rzeczywiście to życie niekoniecznie mu leży, że użyję takiego kolokwialnego określenia. Ja bym chyba to tak właśnie rozumiała, że to jest takie pochylenie się nad dzieckiem, nad jego być może też trudniejszym okresem w życiu i nad przyznaniem przed sobą samym, ale też przed innymi, że ono też ma do tego prawo. Bo tak się wydaje i tak myślę, że mogło się wydawać wtedy, kiedy Korczak to pisał, że dzieci traktuje się właśnie jako takie trochę małe pajacyki, które zawsze muszą być szczęśliwe, zawsze muszą mieć dobry humor, zawsze muszą być zainteresowane zabawą, a tymczasem wydaje się, że dziecko, człowiek, młody, ale człowiek, też może mieć prawo do tych trudniejszych momentów. Więc brzmi to dość poważnie, prawo dziecka do śmierci, ale chodzi tu właśnie o przyznanie temu młodemu człowiekowi możliwości, czy tej przestrzeni do tego, żeby mogło też czuć się gorzej, po prostu, tak jak my wszyscy mamy takie chwile. Skąd wziął się ów złośliwy i przebiegły przesąd o szczęściu dzieci? W pewnej mierze wygodniej nam sądzić, że dobrze i wesoło jest naszym bezbronnym poddanym, bezgranicznie i beznadziejnie zależnym od swych przypadkowych rodziców. Wierząc, że dzieci są szczęśliwe, możemy naiwniej je krzywdzić. W obawie, by śmierć nie wydarła dziecka, wydzieramy dziecko życiu. Nie chcąc, by umarło, nie pozwalamy żyć.
Obawa o życie dziecka zazębia o obawę kalectwa. Obawa kalectwa zahacza o konieczną dla zdrowia czystość. Tu pas zakazów przerzucony na nowe koło. Czystość i bezpieczeństwo sukni, pończochy, krawata, rękawiczki, trzewika. Już nie dziura na czole, a na kolanie spodni. Nie zdrowie i dobro dziecka, a nasza ambicja i kieszeń. Nowy pas zakazów i nakazów porusza koło własnej naszej wygody. Nie biegaj, bo wpadniesz pod konie. Nie biegaj, bo się spocisz. Nie biegaj, bo się zabłocisz. Nie biegaj, bo mnie głowa boli. I cała potworna maszyna pracuje długie lata, by kruszyć wolę, miąć energię, spalać siłę dziecka na swąd. Dla jutra lekceważy się to, co je dziś cieszy, smuci, dziwi, gniewa, zajmuje. Dla jutra, którego ani rozumie, ani ma potrzebę rozumieć, kradnie się lata życia. Wiele lat. Dzieci i ryby nie mają głosu. Masz czas, poczekaj aż urośniesz. Oho, masz długie spodnie. Ho, masz już zegarek. Pokaż, wąsy ci rosną. I dziecko myśli, jestem niczym. Czymś są dopiero dorośli. Już jestem trochę starsze nic. Ile jeszcze lat mam czekać? Ale niech tylko dorosnę. Piękne dziecięctwo? Nie, tylko nudne. A jeśli są w nim piękne chwile, to wywalczone, częściej wykradzione. Ja mam czasami takie wrażenie i tego też się sama boję w swojej przyszłości rodzicielskiej, bo już to u siebie widzę, że czasami trochę zarażamy te dzieci własnym strachem czy własnym lękiem, że chcąc ochronić, jakby nie pozwalamy na to, żeby poszło w jakąś trochę niebezpieczną stronę, a ono właśnie musi iść. Czy my wiemy coś na temat stosunku Janusza Korczaka do karcie lesnych? On przecież był praktykiem, on spędzał mnóstwo czasu w tych domach dla sierot, gdzie takich sytuacji konfliktowych musiało być wiele. Jak sobie radził w sytuacji takiej? Otóż kary cielesne w domu sierot prowadzonym przez Korczaka i Stefanię Wilczyńską, czyli jego najbliższą współpracowniczkę, były zabronione. Nie można było uderzyć dziecka i przypominano o tym w zasadzie każdego tygodnia w momencie, kiedy odczytywano tak zwaną gazetkę tygodniową. W sobotę rano personel, dzieci, pracownicy, wszyscy się zbierali na takim jakby apelu i wysłuchiwali różnego rodzaju informacji dotyczących działania instytucji. I każdego tygodnia, oczywiście jeśli było to prawdą, gazetka kończyła się takim sakramentalnym stwierdzeniem. W tym tygodniu żadne dziecko przez personel nie zostało uderzone. Więc to jest ważne, że dla niego kary cielesne nie były metodą wychowawczą, były metodą antywychowawczą. Oczywiście zdawał sobie sprawę, że są różne domy zarówno rodzinne, jak i instytucje wychowawcze, gdzie te kary są stosowane. On jednak kategorycznie był im przeciwny. Chociaż na przykład, to może być jakaś ciekawostka dla Państwa, w domu sierot możliwe było załatwianie spraw przy pomocy rękoczynów. Mam tutaj na myśli taką możliwość, którą Korczak dawał dzieciom, które nie mogły znaleźć innego języka porozumienia. Po prostu można było się bić i pozwalał im na to, żeby mogły się bić. Rękoczynowo, że tak powiem. Niemniej jednak, żeby do tego doszło, należało zapisać się na listę. To musiało być wszystko usankcjonowane. Społeczność musiała o tym wiedzieć. To nie były jakieś takie porachunki za murkiem. Rzeczywiście to wszystko miało charakter po prostu procesu wychowawczego. Więc o ile wychowawcy dorośli nie mieli prawa podnieść ręki na dziecko, o tyle dzieci, jeżeli nie umiały znaleźć innej drogi porozumienia, no cóż, znajdowały właśnie taką. W warunkach bezpiecznych. Inny charakter. Tak, w warunkach kontrolowanych, w warunkach takich, bym powiedziała, instytutowych, klinicznych właśnie. Musimy wspomnieć o karach cielesnych. Przy dobrym wychowaniu od niemowlęctwa kara ta nigdy potrzebna nie jest. Smutne to bardzo, gdy na dziecko działać może ból fizyczny tylko. Nie, kara cielesna nie poprawia charakteru, a raczej głębiej ukrywa wady. Dziecko wychowane pod ciągłą groźbą kary czeka tylko chwili, by wydobyć się z więzów i powetować poprzednią niewolę. Jak karać dziecko? Niech kary dziecka nie ranią subtelnych uczuć jego godności. Szanujmy w dziecku dumę, która jest szlachetnym uczuciem. Nie poniewierajmy jej, nie igrajmy nią. Nie dotykajmy dziecka na każdym kroku docinkami i wymówkami, bez względu na to, czy jest kto z obcych, czy nie. Nie urażajmy dziecka zbyt silnie. Dzieci nie będą dopiero, ale już są ludźmi.
Tak, ludźmi są, a nie lalkami. Można przemówić do ich rozumu. Odpowiedzą nam. Przemówimy do serca? Odczują nas. Dzieci są ludźmi. W duszy ich są zarodki tych wszystkich myśli i uczuć, które my posiadamy. Ciekawe, że patrząc na Janusza Korczaka i na jakby jego postać w tamtejszej Polsce, można by powiedzieć, pani Agnieszko, że był to człowiek w jakimś sensie obcy. Bo był obcy dla Żydów, bo był spolonizowany. Obcy dla Polaków, bo był pochodzenia żydowskiego. Lewica go uważała za to, że jest niedostatecznie lewicowy. Sanacja też go nie znosiła, bo uważała, że jest za bardzo lewicowy. To jest paradoks tego człowieka. To prawda, rzeczywiście on nie wpasowywał się zbyt dobrze w żadne schematy, ale jednocześnie to pozwalało mu być trochę wszędzie i trochę dla wszystkich. Nawet jeśli nie idealnie do tych wszystkich środowisk pasował. On miał wydaje się niezwykłą zdolność też porozumiewania się z ludźmi. W getcie wyglądało to troszkę inaczej, może jeszcze do tego dojdziemy. Niemniej jednak wcześniej, w tych wcześniejszych latach przedwojennych, jakby Korczak bywał w różnych środowiskach. On był szanowanym, uznawanym, popularnym, czytanym także. Faktem jest, że naraził się być może i narodowcom, co zaskutkowało tym, że został usunięty między innymi z radia, z polskiego radia. Z Żydami rzeczywiście nie miał zbyt bliskiego kontaktu, z tego też względu, że on nie znał języków żydowskich. Nie mówił jidysz, rozumiał zapewne, bo znał niemiecki. Niemniej jednak nie był biegły w języku jidysz. Z hebrajskim też nie było mu za bardzo po drodze. Nauczył się około 200 słów. On mówił o sobie, że jestem człowiekiem samotnej drogi. Ale ta droga chyba nie zawsze była samotna do końca. Zapraszał do tego samotnego spaceru różnych ludzi. To są ludzie często z dość takich przeciwległych biegunów. To są ludzie, którzy być może razem nie usiedliby przy jednym stole. A Korczak jakoś potrafił z nimi być, z nimi współodczuwać w jakimś sensie. Świadomie zrezygnował z posiadania rodziny i do końca był wierny tej własnej drodze. Nie wiemy do końca dlaczego tak się wydarzyło, aczkolwiek możemy domniemywać, że jednym z powodu był fakt, że jego ojciec, szanowany prawnik, adwokat, w pewnym momencie zapadł na chorobę psychiczną i również popełnił samobójstwo później. Dla młodego Henryka Goldschmidta, dla Janusza Korczaka, była to jakaś taka trauma, chyba odziedziczona w jakimś sensie. On chyba bał się być może, że ta choroba będzie chorobą, którą on przekaże kolejnym pokoleniom. Ale też, i to ostatnio sobie uświadomiłam, czytając różnego rodzaju teksty z epoki, to też nie było tak bardzo popularne, żeby ludzie zajmujący się właśnie wychowaniem cudzych dzieci, czy dzieci potrzebujących, mieli własne rodziny. Oni bardzo często decydowali się na to, żeby swoje życie rodzinne, nie lubię tego słowa, ale jednak poświęcić na rzecz swoich nowych podopiecznych. Korczak być może także z tego powodu nie zdecydował się na to, żeby własną rodzinę założyć. I też tak sobie czasami myślałam, kiedy miałby to zrobić? Korczak naprawdę był człowiekiem niezwykle zajętym, bo to jest nie tylko sierociniec, to jest nie tylko praca w radiu, to jest nie tylko pisanie, to jest także działalność taka doradcza czy konsultacyjna w sądzie. On był takim konsultantem w sprawach o nadużycia seksualne wobec dzieci. To jest też człowiek, który pisze do różnego rodzaju gazet, interweniuje, wygłasza publiczne wykłady. On naprawdę nie ma czasu. My dzisiaj narzekamy, że nie mamy czasu, ale gdyby spojrzeć na dorobek pisarski Korczaka i też poczytać o jego różnego rodzaju zaangażowaniach, czy społecznych, czy zawodowych, to rzeczywiście człowiek się zastanawia, jak długa była jego doba. No i na koniec ta ostatnia droga, prawda? To, że odmówił przejścia na stronę aryjską, mimo że miał takie propozycje, że do końca został ze swoim personelem i ze swoimi sierotami i przeszedł tę drogę przez Umszak Plac do Treblinki. To prawda, chociaż jakby nie deprecjonujemy tego gestu żadną miarą, aczkolwiek warto pamiętać, że takich instytucji w getcie warszawskim było ponad 20. I większość, zdecydowana większość wychowawców, opiekunów czy pracowników, nawet takich technicznych, została ze swoimi podopiecznymi do końca. Także Korczak jest oczywiście symbolem, ale warto pamiętać, że po pierwsze przy nim stoi cały personel z jego placówki, ale takich placówek jest dużo więcej, więc takich, no nie chcę powiedzieć Korczaków, bo wtedy odebrałabym imiona i nazwiska tamtym ludziom, ale ludzi tego pokroju, tego formatu w getcie warszawskim jest więcej. Jak w dzisiejszych czasach rozumieć to, co nam zostawił Janusz Korczak? Co jest najistotniejsze w jego przekazie? To rzeczywiście jest świetne pytanie i
wydaje się, że każdy z nas odpowiedziałby na nie inaczej. Pamiętam, że jakiś czas temu wybierałam sobie cytat na wizytówkę. I jakoś tak bardzo chciałam, żeby był to cytat z Korczaka i dość szybko przyszedł mi do głowy cytat z jego listu, z jego tekstu, takiego powiedzmy curriculum vitae, który on pisał w 1942 roku do Rady Żydowskiej, do Gminy Żydowskiej w getcie warszawskim. I tam w tym curriculum vitae on pisze o sobie: jestem mistrzem ekonomii wysiłku, jak harpagon cedzę celowość każdej wydatkowanej jednostki energii. I tak sobie myślę, że to mogłoby być takie przesłanie dla nas wszystkich, żeby być mistrzem ekonomii wysiłku. Inwestować tam, gdzie rzeczywiście warto, nie tracić czasu i też nie tracić z pola widzenia tego celu, który jest być może trochę daleko i nie zawsze od razu osiągalny. Dążyć do tego, co jest najważniejsze. Pewnie dla każdego z nas troszkę co innego. Po kamienicy, w której urodził się Janusz Korczak, nie ma już dziś śladu. Nie istnieje również sierociniec w getcie warszawskim, w którym opiekował się sierotami. Jednak w miejscu, gdzie był ten budynek, w dzisiejszym Parku Świętokrzyskim, stoi pomnik Janusza Korczaka. Siedzi on pod kikutem drzewa wraz ze swoimi podopiecznymi. Uschłe konary układają się w kształt żydowskiego świecznika, menory. Podlałem kwiaty, biedne rośliny sierocińca, rośliny żydowskiego sierocińca. Ziemia spieczona odetchnęła. Przyglądał się mojej pracy wartownik. Czy go drażni, czy rozrzewnia ta moja pokojowa o 6 rano czynność? Stoi i patrzy, nogi szeroko rozstawił. Podlewam kwiaty, moja łysina w oknie, taki dobry cel. Ma karabin. Dlaczego stoi i patrzy spokojnie? Nie ma rozkazu. A może był za cywila nauczycielem na wsi? Może rejentem, zamiataczem ulic w Lipsku, kelnerem w kolonii? Co by zrobił, gdybym mu kiwnął głową? Przyjaźnie ręką pozdrowił? Getto warszawskie, 4 sierpnia 1942. Ostatni wpis w dzienniku Janusza Korczaka. Prowadzą Maciusia. Idzie środkiem ulicy w swych złotych kajdanach. Ulice obstawione wojskiem. A za kordonem wojska mieszkańcy stolicy. Dzień był piękny. Słońce świeciło. Wszyscy wyszli na ulicę, aby po raz ostatni spojrzeć na swego króla. Wielu miało łzy w oczach. Ale Maciuś tych łez nie widział. Byłoby mu lżej iść na miejsce kaźni. Ci, którzy kochali Maciusia, milczeli, bo się bali wyrazić mu głośno wobec wroga swoją miłość i szacunek. Zresztą, co mieli wołać? Przyzwyczaili się krzyczeć: wiwat, niech żyje! Ale jakże teraz mieli wołać, kiedy król idzie na śmierć skazany? Maciuś wysoko podniósł głowę, żeby wszyscy widzieli, że oczy ma suche, tylko brwi zmarszczył. I patrzy na niebo, na słońce. Tak przeszedł całe miasto. Tak stanął pod słupem na placu przed wykopanym dołem. I tak blady i spokojny stał, gdy pluton żołnierzy nabijał karabiny i mierzył w niego. I tak samo spokojnie w ostatniej chwili wysłuchał aktu ułaskawienia. Zamiast rozstrzelania, zesłanie na bezludną wyspę. Zajechał samochód i zabrał Maciusia z powrotem do więzienia. Za tydzień wywiozą go na bezludną wyspę.